Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. To jest nasz Eustachy, za mną jest Serana, oczywiście musiała mi wleźć w kadr, bo jakby to ona inaczej zrobiła. A my, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Tutaj jest dwór nad jeziorem. Byłam ostatnio tutaj u Jarla Falkreatha i że tam mu kiedyś w czymś tam pomogłam, jakąś misję zrobiłam, coś tam gdzieś tam kiedyś tam było. To w związku z tym tam uśmiechnęłam się do niego i mówię, no wiesz, bo ja bym chciała tutaj ziemi, chcę sobie zbudować dom. A no to spoko, to masz. No, tyle było rozmowy, dostałam, znaczy no, oczywiście nie za free, 5 koła musiałam wyłożyć. Dostał 5000, to dał mi ziemię. No i tutaj przyszliśmy sobie, nie, my tu jesteśmy. Przyszliśmy sobie tutaj i będziemy, słuchajcie, dzisiaj budować dom. A jak nam wystarczy czasu, to sobie jeszcze pójdziemy i... Tak, i połapiemy robaczki i pozbieramy tą korę, co tam oni tam gdzieś tam kiedyś tam chcieli, ale na razie weźmiemy się za budowanie domu. Tutaj w skrzyni, słuchajcie, ja sobie to wszystko wezmę. Tutaj już się wytraciłam, wykupiłam wszystko, co potrzebne, to jest żelazo, słomę, sztabki korundu, kamieni sobie nakopałam, tak bawiłam się w Minecraft. Glina nie wiem po co jest, ale ona tu już była, więc okej. Dobra, więc wszystko zabieramy. Aż jestem ciekawa, jakie mam przeciążenie. No, 2 razy takie, jakie mogę. A potem jeszcze chcę pójść w jedną jaskinię wam pokazać, gdzie byłam, gdzie zbierałam różne cuda niewidy, żeby to sprzedawać i żeby mieć na ten dom. Dobrze, rozkład małego domu. Tak, cieszę się niezmiernie, że sobie to użyłam. Jezu, jakie ciężko. Jestem miłośniczką słońca, ale byłoby ono lepsze od tego. Ale wiesz, że ja się ciebie o zdanie nie pytam. Dobrze, zróbmy dom fundament. A tu brakuje nam gwoździ właśnie, nie? Dorobiliśmy sobie gwoździ. Tak, i tutaj już jest zaczątek naszego domu. Głównie pokazuję to dla osób, które jeszcze nie widziały budowania, a niejednokrotnie pisaliście w komentarzach, co bym coś takiego wam pokazała. Dobrze, potrzebne gwoździe. Zróbmy ich ze 100. Dobra, zróbmy od razu sobie tak z 10 zamków. Dobra, nie przesadzajmy. Jak coś zostanie, to się sprzeda, no prosto. Dobra. Wiesz co, mogłoby się zabrać stąd, no. Tak, tutaj w ogóle jest jeszcze książeczka. Jak ktoś nie wie, nie umie, zresztą ja też to po raz pierwszy robię, ale jestem taka chętna do czytania tego wszystkiego, że czytać tego nie będę. Jak wiadomo, na początek, jak chcemy coś tam dom zbudować, potem miejsce dla rodziny, materiały budowlane, coś tam dalej, o zatrudnienie zarządcy właśnie, musimy sobie pójść po tą naszą wywłokę, tą boże, jak ona się nazywała? Lidia chyba. Ona będzie zarządcą. Tak, zbudujemy dom. Potem najpierw jest mały dom, potem zrobimy budynek główny, a później będziemy bawić się właśnie w dodatki, w wieże, w szklarnie, jeszcze coś tam, cuda, wienki na kiju. Dobra, nie chce mi się czytać. Dobra, to... W okolicy są 2 jaskinie. Idź się rusz i sobie tam idź. Ściany, dach, podłoga i dach. Dobrze, jeszcze drzwi. Tak, i tu możemy sobie już pierdoły porobić. Zagrody dla zwierząt ja chcę. Nie chcę tego, chcę stajnie. Chcę ogródek, tak, będą górki hodować. Kamień też się przyda. Huta jak najbardziej, pasieka. Oj, dobra, jak chcę, to zrobię. I tak, to wygląda dom. Tak, od razu w sumie wszystko jest. Tutaj wiem, że można sadzić kwiatki. Gdzieś to widziałam, że tak można. Proszę, tu. Sorry, nie mam co posadzić, bo wszystko sprzedałam, żeby mieć na dom. O, tu jest huta, też się przyda. Teraz może mam coś do przetopienia. Tu był taki kant? Nie pamiętam nawet, dobra, mniejsza. Różne... Nie, nie mamy. Nic nie ukradłam, żeby przetopić. Dobra, wejdźmy sobie do domku. O, tam jest moja stajnia. On niestety z tym przeciążeniem będzie tak chodził, ale ja to na razie zostawię, bo będziemy dom też rozbudowywać. Tu jest stajnia, o, tam nawet patrzcie, dziki jelonek stoi. Pozdrawiam Lechuśka. I tutaj sobie właśnie będziemy mieli w końcu własne konie, nie będziemy ich kraść. Tu to nie wiem, co tu ma być. Jakieś słoma jest, może barany tu się jakie postawi, nie wiem. To zapewne ta piękna pogoda. Odczep się, jak ci się nie podoba, to sobie idź stąd. Tak, tak wygląda na razie dom. On jest mega pusty. Tutaj pewnie zapewne pusta skrzynia. A tu możemy, słuchajcie, robić sobie ozdoby wszelkie do domu, nie? Ale to sobie zrobimy za chwilę. Co na kinkiety trzeba? Rogi kozy. Skąd ja wam tu kozę wytrzasnę? Ale pójdziemy jeszcze dorabiać sobie te... powiększyć to po prostu. Bo tyle materiału specjalnie kupiłam, żeby nie latać w to i z powrotem, tylko żeby to ładnie, szybko przywozrobić. O, tam jest pasieka, jeszcze pasieki nie widziałam. Zaraz dorobimy to, to pójdziemy. Różne. Nie, to jeszcze ma zostać, ale dodajemy budynek główny. Tu, proszę. Dom. Tak. Fundament. Podłogę. Kontur. Filary, dach, ściany i znowu ściany. A na dach co nie stać? Boże, zrobiłam setkę gwoździ, już się skończyło. O, ale to już zaczyna mieć jakie takie kształty. Dobra, zróbmy te gwoździe, niech nie płaczą. Nakupiłam tyle żelaza, że normalnie jakby jakiś człowiek poszedł kupować tyle żelaza, to by od razu stwierdzili pewnie, że na przemyt. Kto normalnie aż tyle żelaza kupuje. O, i będziemy mieć piwnicę. Dobrze. Jeszcze zbyt duże obciążenie. Dobra, zanim tam pójdziemy, zobaczmy, co jeszcze możemy sobie skreślić. Mianowicie, laboratorium, tak, chemiczny się przyda. Magazyn również. To już było. Ale na którym to skrzydle było? O, na trofea też się przyda. Magazyn już był. O, kuchnia jak najbardziej. Trzeba się gdzieś wyżywić. Zbrojownia, owszem. Kuchnia już było. Szklarnia, będziemy Maryśkę hodować. Sypialnia, no ba. Przecież ja mam zamiar tu się ożenić. Jak nie patrzeć. Tak, wejście będzie, to małe, to inaczej się zrobi. To co? Wieża zaklinacza też się przyda. Sypialnie były, zbrojownia była. Kuchnia była, biblioteka, nie pamiętam. Sala trofeów była, magazyn był i laboratorium było. Dobra. Fajnie to wygląda, szkoda, że nie można pomalować. Dobra, chodź tu, będziesz majstrował dalej, dom. Zawiasów i złączków brakuje, dobra. Boże, macie architektem. Znaczy, Eustachem nie macie. Co to było złączki, tak? Zróbmy tak, strofu im. Dobra. I zawiasy czy zamki? Dobra, zrobimy na razie zawiasów trochę. Dobra, zamek jeden też zrobię. Niech ma. Okej. Okay. Proszę, warsztat. Majstrować. Zaraz nam się drzewo skończy, zobaczycie. Że 200 drzewa przytargałam. Co tu brakuje? Skąd ja mam wziąć glinę? Na miłość boską. I dalej mi ciężko. No, ale już mniej. No to co, jak ja tu nie mogę teraz... Nie wiem, gdzie się kupuje glinę. Nigdy gliny nie kupowałam. Weź tu... A, dobra, gwoździe sobie zostaw, bo to nie waży. Ale to jeszcze jest takie ciężkie. Co to było takiego ciężkiego? Żelazo! Przecież ja mam tyle żelaza, proszę. No, nie wszystko ukradzione, nie wszystko, żeby nie było. Dobra, weźmy tyle, zostawmy. O, już człowiekowi lżej. Nie wiem, jak ty to znosisz. Normalnie opalam się. Chodźcie, muszę zobaczyć pasiekę. Co to można robić? Przeszukaj. Uhuhu. Dobra, zostawmy im na razie. Ciekawe, czy można więcej postawić. Nie, no jakoś to wygląda. No, tu się wieża moja buduje, tylko gliny na jej nie ma. O, mam kwiatka, to sobie go posadzę. No, rezydencja Eustachego będzie. Tu. Tak, o. Fajnie, że zostało, o. Aż urosło od razu, jakby kret nakopał. O, słyszeliście jeszcze ptaszki jakieś mi tu śpiewają? Czekajcie, teraz tu sobie podejdę, ładnie pozwiedzam. No, zacnie. Nigdy jakoś jako tako się w budowanie domów nie bawiłam, zawsze wolałam sobie kupić gotowca. Teraz się pobawmy. Dobra, to tak, przejdźmy najpierw po pustych komnatach. To mam rozumieć, będzie salon, tak? Po co miasz tyle drzwi? O, piwnica. Będzie gdzie wino trzymać. Albo skazańców. Co, podoba się? Zamknę cię tu. Ty lubisz ciemności. Dobrze, ale najpierw tak, wyjdźmy. Ja chcę na górze sobie pourządzać wszystko. Zaraz, tu były gdzieś schody, są schody. Jeszcze to, co nam brakuje, dokupimy. To mają być sypialnie czy coś? Jakaś komórka? Dobra. A tu, tu też mam wyjście? Ale przecież tam nie ma balkonu, to gdzie ja wyjdę? A tu jest moja wieża, a widzicie? Można z niej balkonik w sumie zrobić. Myślałem, że mi tam kura się szwenda. Dobra, podsuń się, kobieto. Idziemy, to wydekorujemy na razie, zanim pójdziemy szukać gliny. Zaraz, może dobra na tym. Meble by się przydały. Co jest w różnych? O, tak, niech nam coś świeci. Tak. Dobra, tyle. Pojemniki. Czym się jeden kufer od drugiego różni? Poza tym, że tam mi się z tyłu telepie. Dobra, chcę szafę wysoką, chcę kufer, drugi kufer, beczkę, nie wiem na co, po co, meble. Półki różne. Przepraszam, a gdzie się robi łóżko do spania? Dobra, stół, tak, trzeba gdzieś jeść. Dobra, półki gdzieś jeszcze poróbmy. Dokupi się po prostu wszystko, no. Pojemniki, meble, krzesło, stół, miednica, kwadratowy stół. No i tyle z naszego robienia. Bale się skończyły i załączniki trzeba zrobić, no. Przestałaś się telepać o tą szafę? O, nawet książeczkę mi położyli. Żona drwala tą drugi, haha. No, ale widzicie, jakoś to zaczyna wyglądać, o. Nawet nam piórka powiesili, beczki, wszystko. A tutaj osobno mogę używać? Nie. To się nie liczy. Nie to. Dobra, wychodzimy w takim razie, idziemy na zakupy. Idziemy na zakupy, a przy okazji pójdziemy, pokażę wam, która to jaskinia mi się tak spodobała. Naprawdę śliczna była. Wchodzę sobie, wiecie, a tam kwiatki, słońce, potoczek płynie, motylki latają i wściekłe niedźwiedzie atakują. Dobra, gdzie jest ta niewiasta od drzewa? Najlepiej przychodzę do tej niewiasty, mówię, no ja tu drzewa potrzebuję, no i wiesz, mogę sobie sama narąbać? Nie. Ty co, jajko znosisz? Świeć. Raz jak gdzieś tam... Zaraz, to gdzie ta torba? Która godzina? Druga po południu jej nie ma? Raz, o, tu jest. Rzecz nie puszczę, raz była mi kurę jedną, przetrąciłam. Budujemy sobie, co? Tak. Natychmiast każę je dowieść. Tam nie pół wsi wtedy go nie ma. Sobie, co? Natychmiast każę je dowieść. Dobra, jeszcze tam trochę trzeba. Natychmiast każę je dowieść. No, 60. Natychmiast każę je dowieść. 80. Chyba jest już 100, nie? Przedtem miałam 120 i prawie wystarczyło, to teraz też nie będzie. Dobra. Super, cieszę się niezmiernie. Teraz nie pamiętam, która to była. To była ta. Tu mi się chyba ta jaskinia tak podobała. No, tylko wam początek jej pokażę, bo nie będziemy tracić na nią czasu. O ile to oczywiście ta. Ta. I tu mi się właśnie tak podobała. Patrzcie, jest jeziorko, o... Tutaj właśnie gdzieś motylki latały, ja je połapałam, o. Tu były wściekłe niedźwiedzie, mnie atakowały. I tutaj znalazłam, słuchajcie, fajną zbroję i miecz. No i ja to wszystko wysprzedawałam, bo w ogóle tak. Miałam około 15 000. Czy znowu mi się słyszę? O, są motylki. Miałam około 15 000. Kupiłam działkę, kupiłam to... No to co siedzisz? Kupiłam drzewo, jeszcze coś tam. I koniec końców zostało mi około 6 000. No to poszłam, połaziłam po tych jaskiniach. Jak wszystko sprzedam, znowu było 15 000. No, więc tak to wyglądało w moim przypadku. Dobrze, wiecie co? Może skoczmy sobie do, nie wiem, Białej Grani. Może tam coś będą mieli dla nas. W sensie glinę. Poza gliną, co tam jeszcze? No żelaza to my mamy na razie, hohoj, jeszcze trochę. Ale nie, no glina najpierw. Czekaj, tu przy łaży i zawsze jest ciemno. Dobrze. No, 12 godzin powinno wystarczyć na pewno. No, szybciej, szybciej. Dom sam się nie zbuduje. I mówię wam, że to była ta. Zresztą zaraz zobaczymy. Patrzcie, klucza. I to był klucz bodajże do. Tak, sami będziecie wiedzieli. Do Amazonki. No, właśnie. Ja sobie bezkarnie tu mogę teraz włazić. Co? Jeszcze to jest zamknięte. No to będzie znowu, że ja okradłam. Wkrótce dotrzemy na polanę przodku. No właśnie. Nie, nie dotrzesz na polanę przodku, bo mi gitarę zawracasz, a ja mam ciekawsze rzeczy do robienia teraz. Mamy zarówno. Masz coś takiego jak glina? Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Nie masz. Ja nie wiem, gdzie gliny mogę dostać. Nigdy nie kupowałam gliny. W ogóle, słuchajcie, nie ma już tego. Póki pamiętam, to wam pokażę. To było... Zaraz, ja to znajdę. Nie to... Upadły? Upadły. To odznaczmy. I smok, nie wiem skąd, nie wiem jak, jest gdzieś w tej okolicy. Teraz, bo znacznik mi teraz uciekł. Tak, smok lata tutaj. Nieokreślony w jakiś sposób, gdzieś się znajduje tu, bo zrobiłam, bo siadłam na tych... Nie. Na różnych forach zaczęłam to szukać, próbowałam waszymi sposobami, jakimiś kodami, tym wszystkim, nic mi nie podziałało. I poszłam, słuchajcie, na jakieś fora, znalazłam, żeby zrobić jedno zadanie dla towarzyszy, to wtedy to ruszy. Zrobiłam to zadanie dla towarzyszy, nie ruszyło. No to stwierdziłam, że dobra, zabiję tego strażnika, co tam był. Owszem, zabiłam, Jarl od razu przyleciał, smok zniknął i wszystkie żołnierze mnie bili. Uciekłam, potem jak przyszłam, chcieli aż 4 albo 3 tysiące złota za to, że ja coś tam gdzieś tam kiedyś kogoś przetrąciłam, nie? O, chcieli te. Się przyda. O, to też się przyda. Wiem, że słoma jest potrzebna. Nie chcę świecznika. Gdzie jest glina? No, może i kto by glinę kiedy ja. Dobra. A, pójdę jeszcze tutaj do tego, a jak nie, to pójdziemy do wichrowego tronu albo do pękniny, tam zawsze wszystko się znajdzie. No, w każdym razie wróciłam, zapłaciłam te 4... Nie, nie zapłaciłam, siedziałam w więzieniu. Stwierdziłam, że to za dużo pieniędzy, żebym ja wydawała. No i smok przepadł, jak widzicie. Masz tu glinę. Czosnek. Czosnek, czosnek. I co ja z tym czosnkiem mam zrobić? No. Dobra. To tyle bym z sobą porozmawiała. Będzie ci potrzebne lekarstwo. Dobra, to idziemy, słuchajcie, do wichrowego tronu. Tam najlepsze interesy się robi, tak samo jak w pękninie. Nie wiem, gdzie glinę można dostać. Co, mam iść do rzeki i ją wykopać sama, czy co? Chciałam ładny domek zbudować. Już myślałam, że leci do mnie, słuchajcie, żeby mi tego... coś tam, jakąś przesyłkę wsadzić. Nieraz tak robię, że wchodzę do miasta, widzę, że kurier do mnie biegnie, to od razu pierwsze co... Wychodzę z tego miasta. Bo to jest zawsze jakieś durnoty, jakieś durne zadania. Mi daje i ja nie chcę. A ten... Ale ostatnio przez przypadek napatoczyłam się na jednego, to... O, siema. To dał mi natomiast zawiadomienie spadkowe. Aż 100 zł dostałam. Jezu, gdzie jest glina? Dobra, widzę, że nie masz gliny. Nie chcę pancerza, chcę glinę. Masz glinę? Miski, nie chcę rogi kozy, ja chcę glinę. O, ale skóra jest też potrzebna do czegoś tam. Dobrze robić z tobą interesy. Nie no, w ampułce no raczej nie będzie, no ale zajrzę. Zajrzyj się. Z pewnością znajdziesz Ty mi powiedz, gdzie ja mogę dostać glinę. O, to daj, posadzę sobie w ogródku. Mam nadzieję, że znów się zobaczy. Trzeba ci czegoś? Nie, żebyś się odsunęła, wiesz? Tyle mi trzeba. Mistrzu? Mistrzu, spadaj. Teraz co, będę ganiała i szukała gliny, tak? Dobra, idziemy do pękniny. Po pękninie idziemy, słuchajcie, do Białej Grani, znaleźć Lidię i niech będzie zarządcą. No, ona niech mi wtedy glinę skombinuje. Nigdy nie widziałem Miol tak wzburzonej. A kto to? Bardzo przejmuje się tym, co dzieje się w tym mieście. Oj, wszędzie gdzieś coś się dzieje i co? Mam najlepsze jedzenie. Zatrute? Siema. Słuchaj, jak już nie pracujesz o tej porze, to po co tu stoisz? W ogóle jakie to jest szczęście, że można sobie tutaj poczekać albo gdzieś się przespać. No i co, zniknąłeś? Zaraz, może ta... Boże, jak ona się nazywa? Durno wiem. No, Grelka. Rozejrzyj się. Miej glinę, ja cię proszę. Ona już miała. Wróć, gdy zechcesz wydać więcej... Nie, ten na pewno nie będzie miał... Nie ma to jak za najlepszą broń i pancerze. A glinę? O, daj trochę żelaza, przyda się. No dobra, no gdzie ja glinę mogę znaleźć? Pierwsza myśl, gdzie jest glina? No u kowala, u kogo więcej? A raz chwila, bo idę zobaczyć, czy mam co ukraść. Nie mam co ukraść, jeszcze nie naprodukowali mi. Zejdź z moich schodów. A raz nie tu. Dobra, odznaczmy to, bo tego nie chcemy. Ja chciałam tu teraz. A nie, byłam w sklepie wielobranżowym. Tam też nie miał gliny. A może gdzie tam nad rzeką u mnie jest ta glina? Przyda ci się odpoczynek. Będę musiała pójść sprawdzić zaraz. Wiem, że przyda mi się odpoczynek, tylko ja sobie domu zbudować nie mogę. No i grzecznie się iść czekasz. No, potrzebuję twojej pomocy. No wiesz ty co? Weź ty spadaj. Spadaj. Spotkamy się na O! Dlaczego ja wcześniej nie wpadłam na ten genialny pomysł? Chodź ze mną. Stęskniłam się za tobą. Wciąż tu jestem. A, zaraz chyba musimy się... Tepnąć najpierw na tą całą polanę naszą. No, a patrz się za nią patrzę, ona jest podejrzana. Dobra, idziemy do nas. Nie wiem, gdzieś tu nad rzeką może ta glina będzie. Bo na przykład kamienie macie z kamieniołomu, sama musiałam sobie wydobyć. No, dzień dobry. O, i teraz możesz zostać tym. Takiemu gospodarstwu przydałby się dobry zarządca. Chętnie się tym zajmę, jeżeli chcesz. Dziękuję. Daj mi znać, gdy będziesz czegoś potrzebować. Jestem do twoich usług. Daj glinę. Dasz glinę? Super się prowadzenie kilku lepszych. Okupienie mi nieco budulca. O! Oczywiście. Co nam się kończy? Glina, dawaj glinę. Naturalnie. Trzeba ci czegoś jeszcze? No, jeszcze glinę. Naturalnie. Każę to dostarczyć do kufra obok warsztatu. A do kieszeni mi dać nie możesz? Kamienie mam. O, tutaj też drewno sprzedajesz. Do następnego razu. Dawaj to. Co się bije? A, to smokogrzmot. Może załatwić łucznika sama już. Macie coś fajnego? O. Coś tyle dobrego. A tamtego weź sobie sama, bo ja nie mam czasu. Teraz miałam sobie kwiatuszki jeszcze posadzić. O, już wyrosły mi. Jezu, jak on zamula. No, to nie. Weź się odzbrój. Chwała ci. Dom. No, w końcu możemy to kończyć. Dach. Ej, no dobra, ale... Wieżyczkę mam, ale ja miałam mieć jeszcze resztę, prawda? Aha, to ja sobie teraz mogę to wybrać, tak? Magazyn zróbmy. Tu. Co znowu brak? Wszystkiego żelastwa brak, jak zwykle. Macie gwoździ, narobimy. Jak tak dalej pójdzie, znowu będę musiała te rudy korundu kupować. Wystarczy. Mi jest za ciężko, że mnie się rusza. Zostaw książkę. Teraz ją wezmę, to nie będzie przeszkadzać. Jeszcze musi mi kamienia brakować. Idź go dłubać teraz. O, akurat jest noc. Nie masz nic lepszego do roboty, spać nie musisz. Ale Lidia, czy ty mogłabyś łaskawie posprzątać te truposze mi z podwórka? Dobra, później sama sobie posprzątam. Ach. Mówiłam, budowa domu to są same problemy, a wy nie słuchaliście, bo to jest fajne. No dobra, fajne, no, ale teraz będą mi truposze przychodziły, się tegowały, oj, i co? A tam nie wiem, czy widzieliście, a nie mogę się teraz ruszyć. Dobra, wystarczy może tych kamieni już. O, tam już widać, że się buduje coś z tyłu, ten magazyn. Dobra, suń się tam. Dobra, ścianki, dach, podłoga, ściany. I wybudowano. No, coś tam stoi. Dobra, mamy magazyn. Zróbmy teraz... kuchnię. No. Kuchnia jest bardzo potrzebna. Tak, drzwi. Znowu kamienia brakuje. A, tu będzie kuchnia. Jezu, jaki wielki ten dom będzie. Na początku macie ta mała przymurówka, to już był dom. Dobra, to sobie nakop. Jeszcze ten. Wydekorujemy tyle, ile będziemy mogli, a resztę powiemy tej torbie, niech ona się tym zajmie. Właśnie, czy ta torba nie może mi żony znaleźć? No dobra, wiem, że mogłem ją poślubić, ale nie chcę. Ja bym chciała też żonę z ogonem. Niech nie odstaje gatunkowo ode mnie. Dobra, może wystarczy. I tak mam takie obciążenie, że ciężko mi. No, suń się tam, suń. Jeszcze w domu, w każdym pomieszczeniu trzeba będzie te warsztaty później pousuwać. Wiem, że mam za ciężkie obciążenie. Ściany, dach. No, coś jest. Co jeszcze możemy zrobić? Różne. Co już więcej ja nie mogę nic zbudować? Dlaczego tak? To nie. Weź, zostaw trochę tego żelastwa. Będzie ci lżej. Gdzie to było? Tu. Nie no, kilka sobie zostaw. O. Dobra, idziemy teraz majstrować w środku w takim razie. Może tu? Coś na wejście? Pojemniki, beczki, komody. Tak, nocne stoliki jak najbardziej. Wszystko po kolei. Nasz dom to ma być, że huhu. Znowu łączników brakuje. Jak już ma się te... To co potrzeba, to brakuje jeszcze pierdół. Dobra. Porobimy jeszcze żelastwa w takim razie. Trzeba iść resztę dekorować. A nie, dobrze szłam. A, tu. Budowlana. Dobra, jeszcze zawiasy porób. Zrób jedne gwoździe i zamek może. Dobra. Idę moją kuchnię obadać. Myślę, że tam jakiś koń czeka. No już nawet jako tako zaopatrzę. A ty co siedzisz? Zajęłabyś się robotą. Gdzie ty jest ten? No to trzeba będzie później pousuwać. Meble. O, niech będzie. Coś tam położymy. No palenisko, no musi mieć ciepło na zimę, nie? Gablota, gablota. Szafa mała, dobra. Dziękujemy. Uhuhu. Wielu szczęśliwych lat, Tanie. Dziękować ci, pani. Co tu mamy? Aha, to jest ten magazyn chyba cały. A dobra, robimy. A co tu mi brakuje? Jezu, i czego jeszcze? Dobra, potem się zrobi. Będę musiała sobie gdzieś na jakiejś kartce spisać wszystko, czego potrzebuję. I będę latała i szukała i robiła. Czego znowu brak? Gwoździ. Idziemy teraz po gwoździe. No, ale zaczyna to wyglądać. Ja powiem wam, że w Simsach łatwiej już domek zbudować. Boże, śnieg! Nie wiedziałam, że zima nadciąga. Daj parę tego, nie, wszystkiego nie dawaj. Daj tako. No, i gwoździe majstrujemy. Gwoździe, gwoździe, gwoździe. Dawaj jeszcze załączniki. Łączniki. Dawaj jeszcze jeden zamek. Dobrze, idziemy dalej. Zaraz to tak po kolei, może pomieszczeniami jeszcze sprawdźmy, czego nam gdzie brakuje. Coś możemy zrobić? O! Coś da radę? Nie da radę. No. Czego tam ziewasz? Idź spać. A nie, łóżka jeszcze nigdzie nie zrobiłam. Dobra, tutaj już nic. Aha, tutaj coś kończyliśmy robić. Potem będziemy musieli to pousuwać wszystko. Półki, tak, wysoką szafkę poproszę. Tu nic nie zrobimy. Dobra, otwórz te drzwi, niech będzie przelot. Tu nie wiem co jest, co dają, ale dobra. Safe. O, przyda się, przyda. Beczki, meble. Czego znowu brak? No żelastwa brak. A czego można byłoby, Madziu, ci tutaj brakować? O, kolejne pomieszczenie, wow. Nie no, normalnie bogactwo. A tu miała być kuchnia. No i gdzie, Gary? Samą zrobić? Dlaczego ja mam wszędzie podwójne drzwi? Ja nie jestem jeszcze aż taka gruba, żeby się nie mieścić. Gwoździ mi potrzeba, wiesz? Idź i namajstruj. No, poza kolejnym nagraniem już sobie to... Po tym nagraniu sobie to wszystko już dorobię, co trzeba. No, ale z czym do ludzi? Żelaza nie wziąłeś. O, Eustachy. Masz. Z ciężkością nie przesadziłeś. No jak ci setka nie wystarczy, to ja nie wiem. Dobra, robię te ale one chyba nie są do końca potrzebne. Załączniki Tak, łączniki. A w załączniku poprosimy gwoździe. Tak, to pewnie jak się gdzieś o pracę staracie, nie wiem, w sklepie metalowym. Tutaj co mogę już to dorobić, co mi tam brakowało? No, to dodaj. Daj kinkiety. No. Już to jakoś tu wygląda. Tu. Tu nic. Zaraz, czekajcie, ja chcę pójść na górę, bo... O, dzień dobry. O, mamy nawet szkatułkę. A gdzie jest moja sypialnia? Co ja tu mam spać? Aha, tu ja mam balkon, mam rozumieć, tak? Dlaczego ja nie mam sypialni? Czy ja mam rozumieć, że z tytułu, że sobie tyle dziwacznych rzeczy zrobiłam, nie będę miała łóżka? Dzięki. Tu coś dają. Meble, łóżko. O, jest. A czego pojedyncze? A dobra, będziemy mieli dużo dzieciów, to niech będą i łóżka. Po to w sumie... Po to w sumie ja słomę nakupiłam. Dobra, lecimy po kolei. Już łączniki się kończą. No i porobione. Uhuhu, mi się tu podoba. Dobrze, idziemy dalej łączniki majstrować. Nie moglibyście mi tego kowadła, nie wiem, koło tyłka przyczepić, żebym miała bliżej. Dawaj, robimy łączniki i wyjazd. Masz i ma ci teraz wystarczyć. Motyw przewodni odcinka. Jak zrobić łączniki? No, w ogóle dzisiejszy odcinek jest mega długi, jak widać. Ale wy zawsze mi płaczecie, że są za krótkie, to dzisiaj nie będzie. Tu i kończymy. No sorry, z dekorów nic nie będzie. Czyli mi już... O, mam i podwójne łóżko dla siebie. No, to zacnie. Czego ty tu siedzisz? Zamknij gablotę. Co, wietrzysz ją, czy jak? Czego tu wszędzie jest żona drwala? Ja nie jestem drwalem. Dobra, tam nic nie ma. To co, to teraz na dół schodzimy kończyć? Chodźcie, kuchnią się zajmiemy. Tu miała być kuchnia, nie? Chyba tak. Co znowu brak? O, drewna chociaż raz brak. Pokrako, gdzie ty jesteś? Chodź po drewno. To za czego ci potrzeba, Tanie? Budulca. Oczywiście. Co nam się kończy? Zaraz tego dopi... Trzeba ci czegoś jeszcze? No. Zaraz tego dopi... Trzeba ci czegoś jeszcze? Zaraz. Ale patrzcie, mogłam sobie tutaj trzeba kupić tą... kamienie. Ale w sumie po co, skoro mogłam wydobyć sama, ja? Tu było. Tak, wszystko bierzemy. O, palenisko. Kinkiety. A czego piec? Co? Kamienia brakuje. Dobra, zaraz pójdę do kopie. Ja chcę wszystko tutaj. Czego brakuje? Sztabki żelaza. A, jeszcze tam mi sporo zostało. No, na bogato. Dobrze, idziemy jeszcze, dokopiemy kamień. I żelazo trzeba wziąć. Jeszcze trzeba będzie konie sobie tu kupić. Dobra, leży miecz, a truposz gdzie? W sumie tak na dobrą sprawę, jeszcze jeden dom można sobie kiedyś w przyszłości postawić. Tylko to trochę drogi interes jest. Oj, dobra, będzie z ciebie. No, nie ma truposza, a żelastwo zostało. Dobra, dawaj, co tu ci zostało? Weź tyle. Zaraz się wykończę to wszystko. Dobra, łączniki oczywiście. Weź 2 razy z gwoździe jeszcze do rupa. Ja oczywiście już nie pamiętam, czy tutaj coś mogę dorobić, czy nie. Nie, tutaj tylko te pierdoły. To będziemy na zwierzyniec polować. Tu też pierdoły. Dobra, kuchnię mamy dokończyć. O, piec. Oczywiście, że piec. Wieszak. Wieszak. Pokażcie piec. Gdzie ten piec? Ładny piec. I bułeczki pieką. O. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Wzajemnie. Ciebie akurat lubię. Jeszcze tu stojaki na broń. Dobra. Wszystko ścitu. A tu? A tu nie. Wow, nawet biurko własne mam. Laptopa też dostanę. Oj, kowadło będzie. Uhuhu. O, nie będziemy ganiać już tam. Gdzie ono? Gdzie to kowadło? O. Już zawsze bliżej, nie? Tu miał być chyba magazyn, nie? Co tu brakuje? Zamek. Aha. Dobrze, zrobimy zaraz. Meble. Też zamek. Dobra, to wszystko też majstrujemy. Tyle? Aha, dobra, bo zamków brakuje. Super jest. Jak miło mieć w domu kowadło. Dobra, zamek. Od razu łączniki zróbmy. I 1 gwoździe. Ciekawe, czy jak ja będę to wszystko pozbierała i sprzedała, to czy to się za jakiś czas znowu tu pojawi. Dobra, pojemniki. Save też tutaj. A co? A, zawiasów nie zrobiłam. Oj, bieda. Już idę, zrobię zawiasy. Nie robiłam zawiasy. Czy nie robiłam? Dobra, mniejsze, nie dociekajmy tego. Tak, no ostatni. Tak, jak jedno się kończy, to drugi tym bardziej zaraz, nie? Już idziemy robić łączniki. No przecież teraz musimy tylko przez drzwi przejść jedno. Dawaj, 1 zawias jeszcze dorobię. A coś mi mówiło, że trzeba będzie mega dużo żelaza. Się nie pomyliłam. Ale to czegoś ty tą miednicę wyrzucił? Aha, teraz się drewno skończyło. Torbo, gdzie jesteś? Ja mam teraz taki wielki dom, że będę za nią latała i szukała. O, nie, to manekin. Jakiś ty dziwny. Boże, kupcie mi dzwoneczek, będę za nią dzwoniła. W garach siedzisz? No a jak? Czego ci potrzeba, Tanie? Kupić oczywiście. Trzeba. Co nam się kończy? Drewno. Zaraz tego... Trzeba ci czegoś jeszcze? Daj, daj jeszcze je. Trzeba ci 2 razy. Jeszcze? No, daj. Zaraz tego dopilnuję. Dziękować. Dziękować, bo ja tu magazyn nam kończę. Dobra, już co jeszcze? Teraz się zamki pokończyły. Nie. Wystarczy tego dobrego. Czy ty byś jeszcze te kufry chciał wsadzić? Dobra, wezmę już chyba całe żelazo, co tam jest. I ja zostawię po prostu gdzieś w domu, żeby było bliżej. Dawaj. Ile tu jelonków żyje? Oj, przestraszył się. Trudno. Zaraz, tutaj już wszystko? Tu chyba tylko dekory zostały. Tak, dobra. To jeszcze... że tu... Nie, to chyba też już wszystko skończyliśmy. No, tylko dekory. Aha, tu zamek brakuje, dobrze. Już majstruję. Co ty żeś wziął? Nie chcę wiedzieć nawet. Dobra, teraz łączników narób. Ma wystarczyć. Kosz wziąłeś, nie wiem po co ci ten kosz, ale okej. Pojemniki, kufer, kufer. Kietów nie chcemy. Dobrze, wykończone to w końcu. Nie no, ładnie jest. Dobrze. A, wiecie o czym myśmy zapomnieli? Nikt nie pamięta o czym zapomnieliśmy. Dobra, a jeszcze na górę chcę wejść. No wiem, że pusto w kredensach. Gdzie tu ten? Dobra, to wszystko. Tu. Dzień dobry. Czyli mogę wyjść na wieżę jeszcze, wow. To kolejny odcinek trzeba będzie zwiedzamy domek. My się zgubiliśmy. Nie no, nice. Jaki widok mamy, normalnie. Dobrze, wróciliśmy. Jezu, ile szkatułek. Co ja tam będę trzymać? Dobrze, teraz chyba... Nie, tu jest Skyrim. Teraz na dół. Tam byliśmy. Gdzie się podziały drzwi? To jest magazyn. O, tu! O piwnicy właśnie zapomnieliśmy. Piwnicę też trzeba przecież zrobić. O, beczki, meble. O, beczki z miodem mogę. Tak, kinkietów nie zrobimy, trudno. Dorobimy po kolei wszystko, na co nas stać. Może kufer, stolik. Tak, stolik. Teraz nam czegoś zapewne będzie brakowało. No, zawiasów chociażby. Dobra, to też. Kapliczka? A, możemy sobie kapliczkę zrobić nawet. Wow. Fajnie. Do czego? Zawiasów i załączników brakuje? No, ale to już wygląda. Najbardziej to brakuje tutaj światła. Dobra, montujemy to wszystko. Łączniki. A ja ostatnio tak myślałam, jak ja 100. poziom kowalstwa się nauczę. Jak widać, większego problemu na razie z tym nie ma. Dobra, zamki jeszcze. To już wszystkie wykorzystam. O, chyba gwoździ nam nie brakowało. Dobrze, spadaj na dół. Kończ robienie piwnicy i kończymy odcinek. Wiesz, ile on już trwa? No właśnie. Pojemniki. Kufer. Kufer. Co do sejfu trzeba? Stal. Nie mam stali. Nie nakradłam ostatnio. Tak, wieszaki na broń też potrzebne. O, przyda się. Huta. Jeszcze coś? O. A, przecież to mamy chyba. Nie, to jest chyba to do ulepszania, nie? A dobra, niech też tu stoi. To jest przed domu się wywali w końcu, nie? O, to jest na tutą. Możemy teraz napełniać. Boże, tym manekinem nie przerażają. No jest ten, jest do garbowania. A, no, to jest ten inny warsztat. Ciekawa jestem, gdzie opary będą stąd wychodziły. O, my tu rudy mamy, wow. Fajnie. Dobra, to jeszcze teraz tak, wyłazimy z tego interesu, bo już nie stać nas na zbudowanie niczego. A poza tym musimy już kończyć odcinek. Gdzie ta nasza torba znowu? Pewnie znowu w garach. Widzicie, że nie? To pewnie na górze siedzi i odpoczywa. No i teraz będę ganiała za nią i jej szukała. Hello? Nie mamy jeszcze zwierząt, żebyś poszła je doić. Gdzie ty jesteś? Ej, no bez jaj. Cię, ona się zabunkrowała. Nie no, idę przed nami jej szukać. O! Znalazły się potorocze. To tak. Oczywiście. Który pokój mam umeblować? Czego to takie drogie wszystko? Dobra, wieżę zaklinacza zrób. Zaraz wszystko załatwię. Dobrze, co jeszcze możesz? Co za ulepszenie? Naturalnie. Co masz na myśli? O, powóz chcę. Natychmiast zatrudnimy woźnicę. No ba. Ja jeszcze potrzebujemy barda. Przydałaby się jakaś muzyka w tym domu. Naturalnie. No. Co masz na myśli? Kurczaka. Zaraz tego dopilnuję. Naturalnie. Teraz nie skomentujesz. Co masz na myśli? Krowę. Rozejrzę się za jakąś dobrą krową. Naturalnie. Mleczna ma być. Koń. Ach, niestety obawiam się, że nie wystarczy ci pieniędzy. Co? Jak to mi pieniędzy nie wystarczy? Mówiłam, że to za drogi interes. Dobra, będziemy dalej bez konia. A tu ma mi biegać kurczak. No i wchodzę do domu i ma mi śpiewać bard. Gdzie ten jołb? O, jest! Pozwól, że się przedstawię. Bard Llewelyn, pseudonim artystyczny Słowik. Twój zarządca twierdzi, że chcesz skorzystać z mych usług. Dobra, będziesz pierdoła w skrócie. Oczywiście, co tylko chcesz. Ach, piękna, choć krwawa to opowieść. Znam to. To śpiewaj. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden z pierwszych, których mnie... Dobra, zanim on będzie śpiewał, to... Ta, to ja osiwieję. Czerwony zuch, chociaż drań odwiedził niegdyś... Dobra, przygłupa już mamy, żeby nam śpiewał, tam resztę załatwia. Zaraz zobaczymy, gdzie ta moja krowa. Gdzie mój kurczak. A teraz trzeba będzie wybrać się na jaskini i zarobić sobie normalnie. O, patrzcie, mamy powóz. A ty co mi kopiesz? A, to wydobądź sobie. No, mamy człowieka, Gunjar. Gdzie moja krowa? Jest krowa! No, mogę cię krasula wydoić? Dobrze, wiem, że mam poziom do zwiększenia, jeszcze zdążę. Teraz rozpaczam, bo nie mam konia. Dobra, to słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, udało nam się bardzo piękny dom postawić. O, odcinek zajął niewymownie dużo czasu, no ale cóż, postawienie domu, jak widzicie, to nie była jednak łatwa sprawa w Skyrim. Mam nadzieję, że mój dom wam się podoba, ja nawet jestem z niego zadowolona, powiem wam, że nigdy nie kupiłam lepszego, a ten mi się podoba. Jeszcze będę musiała tylko takie pierdoły pozbierać, żeby to jakieś, no, skóry popowieszać, coś tam, żeby był już taki, wiecie, super, hiper w pełni zrobiony. A na razie żegnam się z wami już niedługo, kolejny odcinek, tak więc trzymajcie się, no i cześć!